gdzie możemy poznać i Mesjasza, i doświadczyć Jego obecności. Tak, i trzeba mieć do tego oczy. Trzeba chcieć, umieć się otworzyć. Bo znać informacje tylko o Panu Jezusie to za mało. Potrzebny jest jeszcze jakiś ogień wewnętrzny, żeby właśnie serce zapałało, żeby oczy się otworzyły. Ci uczniowie, gdy oni, tak mówi się czasem o nich, gdy w momencie ucieczki z Jerozolimy wyznawali Jezusa umarłego, takiego, który nie żyje. A my, ich chrześcijanie, mamy wyznawać Jezusa, który żyje. Człowieka nam bliskiego, o niektórych szczegółach jego życia wiemy nawet więcej niż o własnych szczegółach życia. Człowieka, który teraz żyje i teraz go spotykamy. I to jest najbardziej niesamowite. Czy sam fakt, że właśnie wierzący w Chrystusa, świadkowie zmartwychwstałego oddają życie, nie może być przesłanką, nawet racjonalną, za zmartwychwstaniem? Przecież, jak powiedziałem, nie umiera się za wątpliwości, tak, ale za pewność. I jeszcze pokazanie, że oni mieli wątpliwości, kiedy widzieli Jezusa i musieli je przezwyciężać, pokazuje, że to nie była ich egzaltacja początkowa. Tak. Że oni sami przeszli jakąś drogę i naprawdę się upewnili, że On zmartwychwstał, skoro Go dotykali, mogli z Nim nawet jeść. I ta energia im wystarczyła już na całe życie z mocą Ducha Świętego. Gdzieś tam jest jeszcze w Dziejach Apostolskich jest napisane, że Pan współdziałał z nimi. Tak. To jest bardzo ważne. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Tak. Jaki ten pokój Pański jest? Na czym on polega? No to jest pokój, który ogarnia całego człowieka, ogarnia całą naszą istotę, czyli również nasze ciało. I to jest bardzo ważne w tym przekazaniu pokoju przez Jezusa, bo święty Paweł w liście do Tesaloniczan mówi, że Bóg chce nas całkowicie uświęcić, naszego ducha, naszą duszę i nasze ciała. I to przekazanie pokoju przez Jezusa dotyczy całej naszej istoty. Księże profesorze, no właśnie, co z tym pokojem? To nie jest tak zwany święty spokój. Na pewno nie. Wręcz odwrotnie. Temat pokoju jest bardzo ważny w całym Piśmie Świętym, ale zwróćmy uwagę, że wśród ludzi Bliskiego Wschodu było to również i do dzisiaj jest zwyczajne, codzienne pozdrowienie. Tak. Znamy to w różnych językach, czy w języku hebrajskim, czy nawet arabskim. To są życzenia pokoju. Szalom. A drugi gest Jezusa od razu to jest tchnienie ducha. Zamiast wyjaśniać, od razu zacząć wyjaśniać, co się stało, tchnie ducha, tak jest, mamy to w Ewangelii Janowej, jakby nie mógł się tego doczekać. Ducha na odpuszczenie grzechów, tchnienie, które właśnie odnawia wszystko.